Ostatnio do mediów docierają coraz to bardziej niepokojące informacje z obozu niesłusznie skazanego na długie lata więzienia Tomasza Komendy. Jednak jego historia nadal porusza serca setek tysięcy Polaków, a film 25 lat niewinności Jana Cholubka pozwala o niej opowiedzieć. Ostatnio popularna youtuberka Andziax podczas lotu do Miami obejrzała ten film w towarzystwie influencerki Oli Nowak. Film wzbudził w Andziax wiele emocji, a podczas jednej z scen zaczęła płakać. Ola Nowak na swoim Instagramie zrobiła sobie żart kosztem Andziax, sugerując, że jej łzy są spowodowane sceną wyzwolenia Tomasza Komendy, której Andziax rzekomo nie przewidziała. Youtuberka wyjaśniła później na swoim profilu, że finał filmu nie był dla niej zaskoczeniem, ale kunszt reżyserski Cholubka tak ją poruszył. Film emocjonalnie ją rozwalił i każdy moment przeżywała bardzo mocno. Po przylocie do Miami zatrzymała się z Oli Nowak w hotelu Farrella Williamsa.